Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością i tym razem porozmawiamy nieco o unifikacji. No, jest to temat na czasie, bo jak wiemy, nasi zieloni socjaliści i menedżerowie oraz po części, chociaż już mniej, jak już mówiłem nieraz w swoich filmach, właściciele wielkich korporacji za tym stoją. Wiecie, jeden rynek, jedna rzesza, jeden rynek, jedna kasa, jedno ogłupianie i jedno walenie nas po czterech literach, wszystkich, jeśli sobie na to pozwolimy. Trzeba spojrzeć na fakty historyczne w ten sposób, że zdarzały się unifikacje nad wyraz dobre. Niemniej jednak, po jakimś czasie, jak widzimy już po II wieku, co pokazał Edward Gibbon, po długiej już dwuwiekowej, w wielu miejscach nawet dłuższej, unifikacji już prawie 3-4-wiekowej dla niektórych obszarów z państwem rzymskim, populacja zaczęła się degradować. Ludzie zaczęli być coraz bardziej leniwi, zaczęli też się pomału coraz mniej rozmnażać, przestało im się chcieć pracować, klasyczny przykład Rzymu, coraz więcej plebsu, przestali chcieć służyć w armii, barbaryzacja armii, jedynie tylko do czego się pchali młodzi ludzie, którzy chcieli udawać, że są żołnierzami, to do gwardii pretoriańskiej i potem szybko w intrygi dworskie się, zwłaszcza oficerka z gwardii pretoriańskiej, wplątywała i zabijali Cezarów. W związku z tym widać, że unifikacja nie była dobra na dłuższy czas, chociaż w przypadku Rzymu działała zatrważająco długo, przynosząc spokój i rozwój kulturowy i romanizację, czyli unifikacja przynosi też w pewnym sensie ujednolicenie, chociaż Rzym nie ujednolicał na siłę. Jak wiemy, byli tolerancyjni do innych kultów religijnych, no chyba że ten kult religijny stawał w sprzeczności z pokojem społecznym, tak jak na przykład druidzi byli także przywódcami religijnymi, to był jedyny kult, większy, który był prześladowany przez państwo rzymskie, druidyzm celtycki, w Galii zwłaszcza. I w Brytanii troszeczkę. I kolejnym przykładem takiego zjednoczenia na dłużej, które było też negatywne w skutkach, jest chociażby dynastia Ming, która od wypędzenia dynastii Yuan pod koniec XIV wieku do 1644 roku rządziła Chinami. No i Chiny wtedy miały kolejny swój wielki okres rozwoju kulturowego, zakończony najazdem potomków Dżurdżenów, czyli Mandżurów. I założeniem dynastii Qing, ostatniej, jak do tej pory, teraz mamy komunistycznych kacyków. I dynastia Qing też rządziła długo. I nawet Chiny osiągnęły świetność. Na przełomie XVIII i XIX wieku było to bardzo potężne państwo, chociaż już ze strukturalnymi problemami, ponieważ w pierwszych latach XIX stulecia było powstanie Białego Lotosu. Wielkie ludowe powstanie chińskie przeciwko Mandżurom, jeszcze wtedy stłumione z dość w miarę dużą łatwością przez wojska rządowe. Tylko 50 lat później, niż powstanie Bokserów i inne powstania, to gdyby nie pomoc mocarstw zachodnich, to nic by z tego nie wyszło. Potem powstanie Bokserów, ale to już inny czas. Widać, że Chińczykom unifikacja na dłużej też nie służyła. Państwo zaczęło się rozczłonkowywać, a ludzie stawali się coraz bardziej leniwi. I tak samo można powiedzieć pod koniec dynastii Tang, od w miarę VI do początków IX wieku też unifikacja wielkiego obszaru, też wielki rozwój kulturowy, ale zgnuśnienie populacji i przejęcie władzy stopniowo przez koczowników na niektórych obszarach Chin, jak dynastia Liao na północy, czyli żelazo, przez Kitanów, a stąd właśnie rosyjska nazwa Chińczyków Kitajce, a na południu mamy rozbite państwa chińskie. Z jednego z nich wyrośnie później dynastia Song, też między XI a XII wiekiem wielki rozkwit do XIII, a potem podbój mongolski. Czyli jak widzimy, większe unifikacje niosą za sobą często dobrobyt, pewnego rodzaju rozwój, ale później następuje dość szybko upadek, bo populacja gnuśnieje.
Jaki jest dobry układ? Dobry układ jest taki, jak napisał Edward Gibbon w swoim wspaniałym dziele Zmierzchi wobec Cesarstwa Rzymskiego, że mamy wiele małych państw, mniejszych, większych, które rywalizują ze sobą gospodarczo, kulturowo, gdyż można przyciągać kulturowo ludzi do swojego języka i sposobu bycia, tak samo jak moglibyśmy polonizować byłe Kresy, gdybyśmy byli silniejsi ekonomicznie, mieć tak zwany miękki wpływ ekonomiczno-kulturowy, albo rywalizować militarnie. Wtedy, kiedy jest świadomość, że mamy bardzo dużo rywali i możemy stracić to, co mamy, ludzie trzymają się cały czas w napięciu. Ludzie wiedzą, rządzący i rządzeni, że trzeba trzymać się w kupie, nie wolno popuszczać pasa i nie wolno zaniedbywać obowiązków aż tak bardzo, ponieważ straci się wszystko na korzyść kogo innego. To tak samo widzimy, kiedy Europa była najsilniejsza. Kiedy była tworem złożonym z wielu różnych państw w nowożytności od końca średniowiecza. Kiedy tworzyły się narody ze swoimi ambicjami, planami i szkoliły się na polach bitew Europy i na wojnach wywiadowczych i oraz wpływach kulturowych, żeby potem ruszyć w świat, od razu ruszyły już w XVI wieku i skolonizować prawie całą ziemię i zanieść im wiedzę, kulturę, a z wielu miejsc, które były gniazdem piratów jak Maroko czy Algieria, zrobić ładne, kwitnące ziemie, do których miejscowa ludność już wrócić nie potrafi, jak odzyskała tak zwaną wolność. Wniosek jest prosty. Unifikacja na dłuższy czas nie jest dobra, a zwłaszcza w takiej sytuacji, jak mamy obecnie w Unii Europejskiej, że chce się zrobić kolejny kołchoz Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, a jeszcze te republiki, zanim kompletnie zjednoczone, miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie, są już w bardzo złym stanie, przeżarte ideologią, rozwalane kulturowo i demograficznie i zalane barbarzyńcami. Powtarzamy schemat z barbarzyńcami rzymsko-chiński, tylko że najczęściej i zarówno i Rzym, i Chiny najeżdżano z północy, a teraz najeżdża się nas z południa. Jedyna różnica. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.